Apuńku, teraz już będę, Pancia będzie nagrywać, dobrze? To teraz mi nie przeszkadzaj. Będziemy nagrywać. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem będzie redaktor Paweł Lisicki. Będziemy mówić o jego ostatniej książce. Książce Mit starszych braci wierze. No, oczywiście będzie link do tej książki, ale nie tylko, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w Polsce i na świecie, a redaktor Lisicki ciekawie potrafi o nich opowiadać i je analizować. No i oczywiście zapraszam Państwa do komentowania, a specjalne podziękowania dla wszystkich patronów z Patronite, dla tych Państwa, którzy wspieracie bezpośrednio kanał na YouTubie, dla Marka Kubiaka, czyli Czarno na Białym o Frankach, i z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i podziękowaniami dla Stana i Barbary Zadrożny, czyli SNB Award. I zapraszam. ...2019 rok był przełomowy dla wszystkich kredytobiorców w Polsce. Wyrok TSUE pokazał, że każdy kredytobiorca może wygrać z bankiem, jeśli tylko jego umowa jest niezgodna z prawem. Nazywam się Kubiak Marek, jestem założycielem firmy Czarno na Białym i od 8 lat pomagam swoim klientom anulować nieuczciwe umowy i odzyskać z nich pieniądze. Jeżeli mają Państwo kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim, w euro, kredyt hipoteczny w złotówkach lub kredyt gotówkowy, już jeden zapis niedozwolony może skutkować tym, że bank będzie musiał oddać Wam pieniądze, a rata znacząco spadnie lub wręcz zostanie zawieszona na czas procesu. Zwrot pieniędzy należy się także przy kredytach spłaconych. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, ile bank musi Ci zwrócić. Analiza dokumentów jest bezpłatna. W opisie filmu znajdą Państwo linki na naszej stronie internetowej oraz naszych social mediów. Zapraszam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. 4 lata temu, prawie równo 4 lata temu, też w październiku się widzieliśmy, był pan gościem programu. No, sporo się wydarzyło w międzyczasie, no i cały czas dużo się dzieje. Za kilka dni wybory w Stanach Zjednoczonych, jak pan myśli? Sondaże są właściwie takie, że trudno powiedzieć, kto może wygrać, tym bardziej, że ten ich, ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, na czym polega ten ich system wyborczy, który tam daje najpierw komuś to, że wygrywa, a potem się okazuje, że jakieś głosy elekcyjne i jednak nie. No tak, znaczy oczywiście jest wiadomo, prawda, są ci lektorzy, bardzo trudno wskazać, jak to dokładnie, jak ten system działa, bo on jest tak uformowany, żeby docenić czy dopieścić trochę te słabsze stany, znaczy z mniejszą liczbą ludności, żeby nie było tak, że te największe o wszystkim decydują, prawda, więc jakiś system równowagi. No ale tak jak patrzę na wszystkie sondaże możliwe, przewidywania i tak dalej, to wydaje mi się, że coraz bardziej prawdopodobne jednak jest zwycięstwo Trumpa. Mhm. Jeszcze jeden element już poza sondażami, poza tym, co można wyczytać. Coraz większa agresja i zdenerwowanie z strony demokratycznej, bo to zwykle jest tak, że jak już nie ma żadnych argumentów, to się wyciąga Hitler. Tak. I zagrałem, słyszę, prawda, że Trump to jest drugi Hitler, drugi Mussolini, drugi Stalin. Myślę, że wszyscy możliwi zbrodniarze w dziejach ludzkości są przywołani. No to znaczy, że już jest naprawdę bardzo, że grunt się pali pod nogami demokratom, no i muszą się odwoływać do takich, no, tonący brzytwy się chwyta. Myślę, że to jest tego dokładnie typu historia. No to może być taki rzeczywiście jakiś symptomatyczny psychologicznie i nie tylko. Widział pan był pan w kinie na tym filmie o Trumpie? Nie, tym jeszcze nie byłem. Nie. Ja też jeszcze nie byłam, ale też tak myślę sobie, że patrząc po tym, kto ten film zachwala, to myślę, że bardzo krytyczny. Na pewno będzie we właściwym świetle przedstawiał tego wielkiego, złego człowieka. Tak. Chociaż ciekawa historia też jednym z gości. Przepraszam. Marcin, czy mógłbyś tutaj wspomóc? To są właśnie rzeczy nieoczekiwane. Nieoczekiwanych. Jak rozmawiałam z kandydatem Konfederacji na prezydenta ostatnio, no to właśnie mówiliśmy, jest taki przekonany, że przynajmniej tak deklarował, że jeżeli
nikt spoza... Jeżeli znajdzie się w drugiej turze, to wygra nawet z Trumpem. Tak, jak się znajdzie w drugiej turze, to wygra z Trumpem. Nawet. Że wygra właśnie z Trzaskowskim. No i ja bym powiedział, czy na pewno tak, jest taki pewien, że tak właściwie, no i powiedziałam sobie, no właściwie takie rzeczy się zdarzają, bo przecież ileś miesięcy temu, kiedy był ten zamach na Trumpa, i to słynne zdjęcie powstało, prawda, kiedy on tam stał na wydawało się, no już ma w kieszeni, no bo był Biden, tak, jako jego przeciwnik. No ale w międzyczasie się zmieniło, więc to też może rzeczywiście cena. Ale w Polsce kandydaci partii, a właściwie ich brak. Prawda, to no też tak, jest... No tak, to jest zabawne skądinąd, że jesteśmy ile 6 miesięcy, tak. 7 miesięcy do wyborów i nie ma chętnych do kandydowania. Co najlepiej pokazuje, jak partie kontrolują tak naprawdę wybory prezydenckie i jak bardzo jest to rzecz w gruncie rzeczy teatralna, bo ten prezydent to się tak, ma taką dziwną funkcję w tym polskim systemie, no bo on tak jest i go nie ma w zasadzie. To znaczy tak, jest, no bo ma możliwość blokowania i jest wybierany w wyborach powszechnych, więc teoretycznie ma bardzo silny mandat demokratyczny. Wybory powszechne powyżej 50% tak. głosów trzeba zdobyć. Ale z drugiej strony jest też tak, że on sam z siebie to nic nie może zrobić. Znaczy ma inicjatywę ustawodawczą, z której nic nie wynika i właściwie tutaj się jego rola do tego się ogranicza. Czyli bardzo szybko już liderzy partyjni sobie zdali sprawę, że to jest trochę taki fikcyjny urząd, który trzeba mieć po to, żeby go kontrolować. No, ale no tak mieć i nie mieć do końca, czyli trzeba wskazać kogoś, kto będzie spełniał w zasadzie cechy trochę jak kwadratura koła. Znaczy tak, będzie podległy, no bo trzeba nad nim mieć kontrolę, no ale jednocześnie musi wygrać w wyborach i przekonać ludzi do siebie, że on jest samodzielny. No, to nie jest takie łatwe. I mamy taką sytuację, że jest chyba w zasadzie tylko jeden kandydat, czyli pan Mentzen, to znaczy oficjalny kandydat, który się zgłosił i on już tym kandydatem jest. A dwie główne partie, czyli Koalicja Obywatelska, czyli właściwie Platforma Obywatelska i PiS, no czekają cały czas do ostatniego momentu. No właśnie, tylko teraz tak, wydaje się, że koalicja mogłaby mieć trzy osoby, które miałyby szansę, przynajmniej dwie, prawda, bo się mówi cały czas o Donaldzie Tusku, który cały czas stwierdza, że na pewno nie, że na pewno nie on, więc może rzeczywiście mówi prawdę w tym przypadku. Rafał Trzaskowski, który myślę, że by bardzo chciał, no tym bardziej, że sondaże są na niego sprzyjające. No i od jakiegoś czasu pojawia się kandydatura Radosława Sikorskiego. Trzeba przypomnieć też, że poprzednie wybory też były spekulacje, że może on i też podobno by chciał, no ale prawdopodobnie jest to bardziej, że Rafał Trzaskowski będzie bardziej Znaczy, tak naprawdę trudno powiedzieć. Ja jestem przekonany, wbrew temu, co wielu mówi, że jednak Tusk nie wystartuje w tych wyborach z bardzo prostego powodu. Znaczy, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że realna władza jest w rękach premiera. I to łatwo było zobaczyć już wcześniej. To znaczy, Tusk przecież nie wystartował wcześniej w wyborach prezydenckich. Tam wskazał wtedy Komorowskiego. Znaczy, były niby prawybory, które były ustawione. Komorowski został prezydentem, bo wtedy Tusk się zorientował, no, że po co mu ten urząd? To jest urząd, jak wtedy powiedział, prawda, że tam jest ten żyrandol, który wisi i jest to funkcja reprezentowania. Jak powiedziałem, możliwości praktyczne są bardzo ograniczone. To po pierwsze. A po drugie, no wyobraźmy sobie, że mu się powinie noga i że przegra te wybory, co jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę bardzo silny elektorat negatywny. No to w takim przypadku przegranych przez Tuska tych wyborów, to by oznaczało, oczywiście nie ma, to nie jest zapisane formalnie, ale de facto oznaczałoby to konieczność spisania, moim zdaniem, przedterminowych wyborów do parlamentu, no bo nie mógłby powiedzieć, że on dalej jest liderem zwycięskiego obozu, jak przegrałby te wybory, prawda? No ale Polska, nie Francja, więc no, myślę, że tak. Więc tutaj miałby duży problem. Natomiast z Trzaskowskim jest tak, że on by bardzo chciał, ale też jest tak, że on się dał, moim zdaniem, wpuścić przede wszystkim w tą historię z krzyżami w Warszawie, co z niego zrobiło, on jest takim lewicowym, powiedzmy tak, kandydatem, ma za sobą Lewicę i pewnie Lewica i Platforma by za nim zagłosowały. No ale żeby wygrać wybory, trzeba mieć również głosy centrum i w jakimś stopniu takich ludzi, którzy nie chcą wojen ideologicznych, bo tak bym powiedział. I dlatego wcale nie jestem pewien, że gdyby Trzaskowski został wystawiony, to miałby zwycięstwo w kieszeni. I stąd się pojawił pomysł Radka Sikorskiego, który w pewnym sensie byłby lepszym kandydatem dla Platformy. No bo, też konserwatywny. No też konserwatywny, garczy. Mógłby liczyć na głosy PSL-u i mógłby liczyć na sporą część głosów Konfederacji w drugiej turze, gdyby doszło do
głosowania, zakładając, że Mentzen weźmie wszystkie głosy Konfederacji w pierwszej turze, co nie jest wykluczone, ale też nie jest w 100% pewne. No więc załóżmy, że mamy tą drugą turę i wtedy Sikorski ma większe pole manewru niż ma Trzaskowski, gdyby do tego doszło. No ale on ma jedną wadę, moim zdaniem, taką charakterologiczną. To znaczy, to jest człowiek o tak silnym, o tak straszliwym egotyzmie, o tak wielkim ego, bardzo łatwo go wyprowadzić, moim zdaniem, z równowagi. I on źle bardzo reaguje na krytykę. No, w takim starciu na przykład, ten jego element takiego napuszenia, że on na wszystkich z góry, prawda, że rozstawia po kąta. No to są, to ludzie to wyłapują, prawda? To znaczy, mówię tutaj o tym. Tak, no tak, właśnie, tak. I on nie ma tego elementu, nazwijmy to, on nie budzi takiej naturalnej sympatii do siebie. Tak to jednym... Rafał Ziemkiewicz tak właśnie. Tak, pokazał, prawda, że jest taki typ ludzi, że jak się wejdzie do pokoju, to nie chce się z nimi przebywać, tylko człowiek musi jak najszybciej się ich pozbyć i uciec. I on coś takiego ma. Oczywiście. Powiem tak, no w dzisiejszym systemie medialnym wiele cech można, znaczy można ich nie pokazywać, można przedstawiać kandydata w inny sposób, że on jest właśnie miły, sympatyczny, światowy, że się z nim liczą, że on ma bardzo dużo do powiedzenia, że jego żona jest wpływową publicystką w Stanach Zjednoczonych i się też z jej głosem liczą i tak dalej, i tak dalej. No Gazeta Wyborcza, ma wrażenie, trochę zaczęła go przygotowywać, albo przygotowywać ten wariant, był taki wielki wywiad z Radkiem Sikorskim i z Ann Applebaum, którzy tam opowiadali różne rzeczy, a między innymi no, mogłoby wynikać z tego, że to jest jakaś forma przygotowania. Więc ja, to trochę też zależy pewnie od właśnie wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wygranej Kamali Harris, no to mógłby jeszcze dodatkowo powiedzieć, że ma świetne dojście do Białego Domu. Prawda? No, on tutaj ma świetne kontakty z demokratami i tak dalej. No, znacznie trudniej byłoby mu startować w przypadku zwycięstwa Trumpa, no bo skoro jego żona uważa Trumpa za Hitlera, no to powiedzmy sobie szczerze, trudno będzie powiedzieć wyborcom, słuchajcie, no, ja mam świetne kontakty z Trumpem, wprawdzie uważam go za łotra, zbrodniarza, no ale dlaczego nie? No. A, czyli jest to możliwe. No a teraz pojawił się jakiś właśnie głos pewnego oburzenia, że pan Kosiniak-Kamysz zaproponował, że jednak wspólny kandydat powinien być koalicji. A ja jakiś czas temu myślałam, że właśnie gdyby wyemancypowany pan Kosiniak-Kamysz, że on mógłby być taką też alternatywą dla tych osób, bo tak jednak bardziej konserwatywny niż Rafał Trzaskowski. Jednocześnie on właśnie jest raczej taką osobą, którą raczej się lubi, prawda? Czy można tak powiedzieć, że może się niekoniecznie jakoś bardzo szanować, czy jakoś tak nie. A na pewno nie jest to osoba, która się nie lubi. No. Właśnie. To jest bezpieczniejsza formuła. I tak. I zaczął się też tak wypowiadać jako minister i w sprawie granic jakoś też zaczął zajmować. I jednak kwestia tych związków partnerskich i innych rzeczy takich związanych właśnie z tym światopoglądem bardziej lewicowym, że jednak się od tego odcina. I właśnie myślałam sobie, na ile to mogłoby PSL i Kosiniak-Kamysz skorzystać na tym, tylko że już chyba kandydował dwukrotnie i zdaje się, że takie trzy razy, jak się nie powiedzie, no to już się też pozycja partii maleje. Znaczy, można powiedzieć tak, no ma kilka takich nawet dosyć mocnych wypowiedzi na temat Wołynia w kwestii upamiętnienia, co by wskazywało na to, że właśnie odbyło się takiego elektoratu patriotycznego bardziej. No jest ministrem obrony, co siłą rzeczy sprawia, że się pojawia cały czas w towarzystwie generałów, żołnierzy, no to zawsze prawda, tak zwany element takiej męskości, prawda, takiej siły. Tym bardziej, że teraz jadą na Petersburg wszyscy. Więc... Tak, więc wprawdzie on tam, ja nie jestem pewien, czy on wyrusza na Petersburg, generał Andrzejczak wyrusza na Petersburg. A ściśle mówiąc, jakieś rakiety wysyła, których nie mamy, no ale to mniejsza z tym. Nie, no tak poważnie rzecz mówiąc, znaczy, nie wiem, w tym układzie jakoś nie bardzo widzę Kosiniaka-Kamysza jako kandydata. Nie dlatego, żeby on w ogóle nie miał szans, ale rzeczywiście po tych przegranych wcześniejszych, no po tym, że on tak dostał się do Sejmu w gruncie rzeczy dzięki sojuszowi z Szymonem Hołownią, no jakoś nie mam wrażenia, że ma w sobie taką siłę, że mógłby to jakby przewrócić stolik, używając języka Konfederacji sprzed poprzednich wyborów i tutaj wszystko coś, i tutaj coś zmienić. Więc raczej nie. No myślę, że skończy się rzeczywiście na tym, że tym głównym kandydatem strony rządzącej będzie ktoś z Platformy, jedna z tych trzech osób, o których żeśmy mówili, z największym prawdopodobieństwem, mówię, w zależności od wyborów w Stanach, no albo Sikorski, albo Trzaskowski. Natomiast też bardzo ciekawa sytuacja jest w PiS-ie, prawda, gdzie mamy z kolei główną partię opozycyjną w tej chwili, no największą partię, jeśli chodzi o liczbę
głosów zdobytych w poprzednich wyborach i z całkowitą niemożnością wskazania kandydata, bo tam już miały być prawybory i nagle wszystko się zmieniło. Odwołane zostały prawybory, bo się okazało, no dosyć kuriozalna wypowiedź, przynajmniej mam takie wrażenie, premiera byłego Mateusza Morawieckiego, że teraz oni potrzebują 2-3 tygodni, żeby badać w sondażach, nie, będą grupy fokusowe zaproszone, prawda, ci kandydaci będą tam siedzieli i co, i prawda, ci ludzie będą wskazywać, ten mi się podoba, tak, ten to taką tak. Ma... Tak poważnie wygląda, tak no, czuję, że na niego mógłbym postawić. A teraz, prawda? Zapraszamy koło gospodyń wiejskich i panie. No właśnie, no i teraz nie wiem, czy ci kandydaci tak będą wychodzili, jeden będzie śpiewał, drugi będzie deklamował, czyli będzie czytał, a czwarty będzie coś tam jeszcze innego opowiadał. Nie, to jakaś jest historia, jak mówię, niepoważna, bo jednak jest też tak, że cała ta otoczka, którą PiS wytwarza w związku z wyborem tego kandydata, sprawia, że moim zdaniem to mu bardzo źle służy. No bo, no bo jak już go wskażą, to ta cała historia będzie się w pewien sposób ciągnęła. No bo albo jest to ktoś poważny, kto chce powalczyć, nazwijmy to, wierzy w to, że na przykład jego głównym celem jest powstrzymanie systemu, który próbuje narzucić Polsce Tusk, prawda? Takiego autorytarnego liberalizmu. No i to musi być człowiek, który wierzy w to, co mówi, ma za sobą swoje przekonania, ma charakter, udowodnił to. Natomiast czy taki ktoś może zostać wybrany w takim trochę parakonkursie piękności, no to może mieć wątpliwości, tak? Jakiś to wyjątkowo jest nieszczęśliwe to wszystko, co PiS robi. No wynika to pewnie z tego, że też jest paru chętnych. To znaczy, rozumiem, że chętnym jest Mateusz Morawiecki, który wprawdzie twierdzi, że nie jest chętny, ale wiele wskazuje na to, że jest chętny. Wydawało się, że taką pan osobą... Błaszczak może... miał być, prawda? No tak, tak. Mariusz Błaszczak to jakoś... Być może dostałby głosy PiS-u w pierwszej turze, ale jakoś zupełnie nie wyobrażam sobie, żeby mógł powalczyć o faktycznie urząd prezydenta. To też jest trochę tak, to jest polityk trochę jak, moim zdaniem, jak Grzegorz Schetyna. No jest taki typ ludzi, takich menadżerów polityki. W drugim szeregu są bardzo potrzebni, bardzo pożyteczni, z punktu widzenia partii wręcz niezbędni, bo oni muszą tutaj się spotykać, ustawiać, tutaj pilnować i tak dalej. No ale powiedzmy sobie szczerze, rzadko kiedy takie osoby łączą jednocześnie jakąś funkcję tak zwaną kogoś w postaci charyzmatycznej, a przynajmniej na tyle charyzmatycznej, żeby po iluś latach, nie wiem, 15-20 latach uczestnictwa w polityce, żeby jakieś zdanie zapamiętać, które dana osoba powiedziała. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam żadnej takiej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, która by mi utkwiła w pamięci. To wcale nie jest wadą z punktu widzenia funkcji, którą ma, czyli właśnie szefa klubu, tego organizatora i tak dalej. Może i dobrze, że nie ma takich zdań, które by się pamiętało, bo to właśnie jest nie ta funkcja. No ale żeby być kandydatem na prezydenta, to trochę charyzmy potrzeba. No, trzeba, prawda? Coś trzeba powiedzieć, jakiś bełmot, jakimś bełmotem rzucić, prawda? No, coś, co utkwi w głowie, coś, co nas pociągnie, zachwyci, zaskoczy. No to on tego nie ma. Mateusz Morawiecki, szczerze mówiąc, moim zdaniem też tego nie ma, chociaż bardzo pracuje nad tym, żeby to mieć, ale jakoś nie potrafi tego wykrzesać. No i tu jest ten problem, prawda? No pojawiają się takie postacie... Czarnek jeszcze... Czarnek to by miał... Czarnek, gdyby to było tak, gdyby to było, to było takie starcie, powiedzmy, gdyby to chodziło o taką bardzo silną polaryzację, prawda? No to Czarnek reprezentuje w pewien sposób, ma pewne zalety, tak? Chociażby. I w konfrontacji też jest... Tak, w konfrontacji wyrazisty. Jest twardy, jest wyrazisty, potrafi właśnie wejść w bardzo ostry spór, czasem na pograniczu, ale jednak to pokazuje, że ma silną tutaj osobowość i silny charakter. Ma też taką zaletę, że jest mniej, moim zdaniem, obciążony tymi różnymi błędami, które PiS zrobił, bo dosyć późno wszedł do rządu i był tak trochę bardziej z boku, zajmował się jednak tutaj edukacją, a nie polityką zagraniczną, co uważam za jeden z głównych mankamentów tak rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc w gruncie rzeczy mógłby powiedzieć, że jest jakąś tak nie do końca zgraną kartą, czymś nowym, no ale jakoś tak nie może się PiS na niego zdecydować, no bo jeśli już miał wygrać te prawybory i to też nie byłby zły pomysł, że wprawdzie te prawybory pewnie byłyby sterowane, no bo tak to wygląda, no ale przynajmniej można by było powiedzieć, że no najlepszy wygrał, się zaprezentował, spotykał się z ludźmi, no trochę na fali tego właśnie zaangażowania można by go było później bardzo szybko ogłosić, że to jest ten prawdziwy kandydat. Dziwne, że się ale z tego wycofał. Jarosław Kaczyński jest tym hamulcowym całego tego przedsięwzięcia? No nie wiem, czy Jarosław Kaczyński, czy to nie jest tak, że po prostu może... No zdaje się znowu, to jest wyłącznie taka wiedza zasłyszana, bo przecież nie mam żadnej pewności. No, zdaje się, że Jarosław Kaczyński akurat w pewnym momencie był zwolennikiem tej kandydatury Czarnka.
co wydaje mi się, jak mówię, z wielu punktów widzenia było rozsądnym rozwiązaniem. Oczywiście jest, kontrargument jest taki, że to jest taki kandydat, no właśnie, który odepchnie od nas centrum, odepchnie od PiS-u centrum, ale to centrum moim zdaniem jest jakąś wartością przecenioną, właśnie nie wiadomo, czy to istnieje. Przy takiej polaryzacji właśnie. No, w Stanach Zjednoczonych to jakie jest centrum w tej chwili, prawda? No, znaczy, co jeden, znaczy, ci kandydaci, gdyby posłuchać to, co oni mówią o sobie, no to już większej polaryzacji być nie może, prawda? Jeden jest Hitlerem i tamten, i zbrodniarzem, a drugi jest przedstawicielem czarnych, mrocznych sił, zamordyzmu, koniec świata i tak dalej. Tu w ogóle nie ma jakiejkolwiek niczego pośrodku, tak? I zresztą nawet ci inni kandydaci, którzy wcześniej byli, też byli tacy bardzo ostrzy, no nie wiem, no Robert Kennedy, prawda? No, znaczy, no w zasadzie nie mniej wyrazisty w wielu aspektach, a może nawet bardziej niż Trump, jeśli chodzi na przykład o politykę korupcji, tak? Więc myślę, że to jest trochę tak, że świat się zmienił, media zmieniły bardzo ten świat, emocje grają główną rolę, debata polegająca na tym, że ludzie się wymieniają argumentami, praktycznie zniknęła. Debata Trumpa z Harris to było coś nieprawdopodobnego. To znaczy, to był taki właściwie taki słowotok, gdzie każdy oskarżał drugiego wszystko, co najgorsze, i jedynym elementem w tej debacie było to, co zrobić, żeby przyczepić do tej drugiej osoby jak najgorsze skojarzenia, prawda? No, żadna element merytoryczny, no może dotyczył, powiedzmy, kwestii polityki migracyjnej, ale też w bardzo specyficzny sposób, powiedzmy, było to prezentowane, tak żeby, no, było takie hasło, prawda, kiedyś nie dla idiotów. No to troszeczkę niestety ta polityka taka jest. No ale jeśli ona taka jest i chce się te wybory wygrać i bierze się udział w tym systemie, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski i się tego nie bać. I z tego punktu widzenia, znowu wracam do początku, akurat Czarnek byłby dobrym kandydatem. Znaczy twardym, mocnym, zdecydowanym, wiadomo byłoby, że co sobą reprezentuje, i znowu tak czysto patrząc pragmatycznie, w drugiej turze na kogo PiS mógłby liczyć? No nie żadne mityczne centrum, tylko mógłby liczyć trochę na głosy PSL-u i trochę na głosy Konfederacji. I akurat Czarnek by miał, ale z jakichś powodów nie został wskazany. No i trwa poszukiwanie, rozumiem, sondażownie pokażą, kto będzie... Kto ma większe szanse. Tak, ma większe szanse. A też właśnie teraz nie pamiętam, kto u Państwa pisał, czy redaktor Warzecha, czy redaktor Semka. Jeśli chodzi właśnie o wspominanego już tutaj kilkakrotnie dzisiaj kandydata Konfederacji, pana Mentzena. Gdzieś pojawił się właśnie taki głos, że jakoś samozwańczo się o tym jedynym kandydatem, bo gdzieś pokazują jakieś badania, nie wiem, czy to nie były badania nawet w krytyki politycznej pana Sierakowskiego i pana Dajsie, że gdyby pan Krzysztof Bosak kandydował, to miałby szansę właśnie na tą drugą turę i nawet pokonanie Trzaskowskiego. Znaczy, ja się trochę dziwię akurat Sławomirowi Mentzenowi, że on tak bardzo, bo on bardzo chciał być tym kandydatem, no i został, to ten cel osiągnął. Łatwo zauważyć, że wszystkie badania pokazują na razie poparcie na poziomie tam 9-8%. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę właśnie to, że on jest jedynym, nikt inny nie wystartował, więc w takiej sytuacji, kiedy no, powinno być tak, że oczywiście później to poparcie mogłoby się zmniejszać, no ale teraz właśnie biorąc pod uwagę taki chaos, takie bezchołowie, taką dziwaczność tej sytuacji, że główni gracze boją się kogoś przedstawić, to właściwie ta trzecia siła powinna na tym korzystać. No tak, prawda? Powinno na tym urosnąć. Tak? Znaczy wszyscy ci, którzy chcą mieć jakiegoś prezydenta, nawet nie ci, którzy popierają Konfederację, mogliby myśleć o nim. I jeszcze jeden ważny element. No, w tych różnych sondażach partyjnych z kolei poparcie dla Konfederacji wynosi między 11 a 14%, prawda? Dla Mentzena 8-9, czyli on osiąga mniej niż osiąga Konfederacja. Więc druga rzecz dziwna. Moim zdaniem, dlaczego uważam, niezależnie od wszystkich innych jego zalet czy wadel, on ma, jakby to powiedzieć, wszystko, cały jego wizerunek nie pasuje moim zdaniem akurat do tych wyborów. No bo te wybory, jeśli ktoś będzie chciał, jeśli poważnie już trochę mówimy, a nie jako konkursie piękności, no to zakładam, że to będą, ten taki prezydent będzie przede wszystkim musiał się zająć, czy pokazać się jako ktoś, kto jest odpowiedzialny za polskie bezpieczeństwo, za politykę zagraniczną, za kwestie polityki globalnej. No to jest coś, gdzie Sławomir Mentzen moim zdaniem w ogóle nie istnieje jako polityk do tej pory. Znaczy, no ja nie znam jego też wypowiedzi dotyczących właśnie, nie wiem, wojny na Ukrainie, bezpieczeństwa, relacji z NATO, relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko, znaczy on się raczej kojarzy z niższymi podatkami, z wolnym rynkiem, no i z piwem. I z sympatyczną atmosferą. I to wszystko fajne i akurat to by pasowało do takich wyborów parlamentarnych bardzo dobrze.
A poza tym jeszcze, no jednak tak jak się patrzy również teraz już na takie badania społeczne, takie pogłębione, jakich cech Polacy oczekują od prezydenta, no to ten element jednak pewnej... Powagi? No właśnie, powagi, no majestatyczności to jest za dużo powiedziane, no takiego spokoju, powagi, no właśnie, tego zaufania, no to powinien mieć. No. Pewnej dojrzałości. Pewnej dojrzałości, a Menzel jest bardzo młodym politykiem, tak naprawdę ledwo przekroczył tą granicę 35 tak. lat i od razu startował, tak? No. Więc mnie to, akurat ta cecha to też nie jest coś, co go odróżnia specjalnie od Krzysztofa Bosaka, tak. który jest troszkę starszy, ale też ma ale taki w polityce wizerunek, już jest dłużej. Jest dłużej, chociaż też robi wrażenie zawsze takiego chłopca trochę. Znaczy ja wiem, że to jest może niesprawiedliwe wobec to niego, no, ale fizyczny człowiek tego nie przeskoczy, nie wiem, może jakby brodę zapuścił, albo się jakoś inaczej by czesał, albo ubierał, to może by to zniknęło, ale wygląda to tak, jak wygląda, ale nawet biorąc pod uwagę już pomijając te kwestie cech fizycznych, a one są przecież ważne, jak powiedziałem, w demokracji medialnej, no to jest też tak, że akurat rzeczywiście wydaje mi się, że Bosak znacznie bardziej pasowałby do typu kandydata na prezydenta. Żona, prawda? Prawniczka, posłanka, prawniczka, matka. Poza tym on się akurat wypowiada na tematy dotyczące historii, dotyczące tak. pamięci historycznej, relacji z Unią Europejską i kwestii ukraińskiej i zagrożenia imigracją ze strony też ukraińskiej, prawda, i wojny, no to są rzeczy, o których jest znane, prawda, i to jest naturalne i to są naturalne tematy kampanii prezydenckiej, więc dlaczego Konfederacja zdecydowała się akurat na Mentzena, a nie na Krzysztofa Bosaka, no nie wiem, no tak zdecydowali. Tak zdecydowali, może to też Krzysztof Bosak też może, bo też chyba dwukrotnie startował i to jakoś nie było fantastycznie. No nie było fantastycznie. Do trzech razy sztuka. Znaczy, to był niezły wynik, bo chyba 7% z tego, co pamiętam, dostał, prawda, w poprzednich wyborach prezydenckich. No trudno było, żeby dostał, więc wszystko było takie poprawne, no ale to taki uczeń, który dostaje 4+. No to bardzo dobrze, ale chciałby się kogoś, kto dostanie 6, ale nie sądzę, żeby Sławomir Bentsen był tą uczniem z możliwą 6. No właśnie, a jeszcze w przypadku właśnie Krzysztofa Bosaka, no to też ma jednak stanowisko wicemarszałka Sejmu, więc to też lepiej trzymać tego się niż, prawda? No więc tak. No i co? I Lewica? No Lewica tak, ale Lewica to w tej chwili się rozpadła, żeby się rozpaść. Choć też tak się rozpadła nie do końca, bo tak rozumiem, że razem wyszło z Lewicy, ale pozostało w rządzie chyba, prawda? Czy wspiera rząd? Tak, bo właśnie one wyszły tak, że tak, zrozumiałam, że właśnie chcą być w rządzie. Tak? No tak. No więc nie chcą patrzeć z kanapy, tylko... Tak, nie chcą, tak więc i nie sądzę, żeby jakikolwiek kandydat, czy to wskazany przez tych, co wyszli, ale nie wyszli i przez tych, co zostali, to żeby miał odegrał jakikolwiek tutaj, jakąkolwiek rolę, tak? No Lewica, nie wiem, kto miałby być tym potencjalnym kandydatem czy kandydatką na Lewicy na prezydenta. Więc to wielkiego znaczenia akurat ta grupa, znaczy ta partia nie będzie miała. Tak, i myślę, że nawet może dla nich korzystne by było powiedzieć, że właśnie oni są już tylko koalicyjni i postawią na tego, co koalicja postawi, no bo wtedy się nie kompromitują. Wtedy się kompromitują, a i tak mają swoim wynikiem. To oczywiście jest tak, że przyjęło się, że trzeba wystawić kandydata, bo inaczej się zanika. I jest jakaś tam w tym prawda. No ale też jest druga prawda, że jak się postawi na niewłaściwego kandydata, też można zaniknąć. Na przykład przypadek, prawda, wspólny przypadek też Lewicy, prawda, kiedy postawili na panią Górek, prawda, i nagle się okazało, że wynik był tak dramatycznie zły, że później i tak to nie uratowało Leszka Millera, tak? I tak to sprawiło, że mieli straszne kłopoty, więc lepiej może z tego punktu widzenia się dogadać wcześniej, ogłosić, że ma się świetny kandydat, ale chwilowo się ich zachowuje na później. No, najważniejsze, żeby pokonać PiS, tak? To będzie tak. Panie redaktorze, Partia Białej Flagi, kiedyś pan taki wstępniak napisał do rzeczy i dotyczyło to kilku pana też, no, częściowo redakcyjnych kolegów, czy wcześniejszych, na pewno redaktora Tomasza Terlikowskiego, też Marcina Kędzierskiego i tego jego tekstu słynnego do Klubu Jagiellońskiego Śmierć, tak? Czy znik w katolickiego imaginarium. No i właśnie pan podkreślił, że w czasie, kiedy Kościół jest atakowany, w czasie, kiedy coraz bardziej społeczeństwo staje się świeckie i coraz bardziej odchodzi od wiary, pewne osoby, które z tym Kościołem były blisko, znają,
nie powinny właśnie w takim momencie dokonywać takich ruchów, że bardzo być krytyczne w stosunku do Kościoła, no, oddawać się, zgadzać się z tymi, którzy Kościół atakują. I teraz tak pomyślałam sobie, że Pan rzeczywiście tej białej flagi nie wywiesza i taka nawet jakaś Pana, jakaś taka osobista trochę krucjata jest. Nie, ja krucjaty to nie przeprowadzam, ale rzeczywiście uważam, że dlaczego miałbym wywieszać białą flagę? W końcu jest tak, że jeśli jest coś istotnego w naszym życiu, jeśli w ogóle kwestia działalności publicznej ma mieć jakiś sens, no to takie jakby podążanie z prądem i dostosowanie się do innych sprawia, że krótko mówiąc, mi by się nawet nie chciało tego robić. No bo jest coś takiego jak pewien dominujący dyskurs, można się do niego oczywiście dostosować, można powtarzać te slogany, które wszyscy inni powtarzają. I nawet z tego punktu widzenia czerpać pewne korzyści, no bo na tym to polega, że właśnie po to się, dlatego ten dyskurs jest dyskursem mainstreamowym, że on nie wynika, znaczy jego siła nie wynika z sił argumentów, które za nimi stoją, tylko oczywiście z sił finansowych i politycznych, które są za nim, prawda? Które sprawiają, że tak, a nie inaczej się mówi, a tak, czy tak, nie inaczej się dyskutuje. No ale oczywiście no, są tacy, którzy tego chcą i potrzebują, ale ja akurat do nich nie należę. Więc nie nazwałbym tego jakąś krucjatą, bo nie mam w sobie poczucia, że przeprowadzę jakąś wielką krucjatę. Staram się być obrońcą tego, czego byłem obrońcą zawsze, czyli zdrowego rozsądku pewnych i trzymania się pewnej, wydaje mi się, jednak sprawdzonej obiektywnej miary. A w Pana książce, które oczywiście linki też przekażemy, z dużą przyjemnością i uwagą przeczytałam. I na pewne rzeczy rzeczywiście zwróciłam uwagę takie, które może nie zwracałam, może już po prostu też nie pamiętałam, czyli, ale też chciałabym, żeby Pan więcej o tym opowiedział, o tym, co się wydarzyło, bo mówi się bardzo często właśnie Kościół przedsoborowy, tak, mając na myśli drugi sobór watykański z połowy lat 60. Co tam takiego się wydarzyło? Gdzie znaleźli się ci właśnie moderniści kościelni, a gdzie ci, którzy bardziej byli no, integryści, powiedzmy, tak? Żeby to słowo już dzisiaj jest czymś takim, no, wydaje się, no może nieobraźliwym jeszcze, ale jakiś ma taki jak fundamentalista, można prawda? Się, coś znaczy, takiego. No. Można się posłużyć, nie można powiedzieć słowo tradycjonaliści, prawda? To jest takie bardziej neutralne oczywiście. Integryści były używane raczej w takim starciu polemicznym, prawda? Jak to zwykle bywa, że próbuje się kogoś określić w taki sposób. No, jeśli chodzi o książkę, no bo ona w pewien sposób, mówię tutaj o micie starszych braci w wierze, ona się oczywiście zajmuje tylko pewnym aspektem tego, co stało się podczas Soboru Watykańskiego II, ale bardzo ważnym. Mianowicie takiej radykalnie nowego stanowiska, jak Kościół katolicki zajął w stosunku do Żydów i do judaizmu, bo tak naprawdę tego, że dotyczyła. I teraz na czym polegała ta nowość i jak to się stało, że mamy do czynienia z nowym podejściem? Klasyczne podejście, jeśli tak można powiedzieć, no zostało opisane w Nowym Testamencie, w jego najważniejszych księgach i w tradycji Kościoła. Czyli w tym, czego nauczali ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła, późniejsza tradycja i tak dalej. I to klasyczne stanowisko mówiło chociażby tyle, że istnieje jeden Kościół, do którego każdy człowiek ma obowiązek moralny przystąpić. Oczywiście nie znaczy to, że jeśli ktoś nie jest członkiem Kościoła, albo nie wiem, dlatego, bo nie poznał prawdy chrześcijańskiej, albo bo nie mógł jej poznać, bo różne mogą być sytuacje, że taki człowiek zostaje z automatu potępiony, bo to nieprawda, istniał tak zwany chrzest pragnienia, ta doktryna kościelna mówiąca o tym, że również ludzie, którzy formalnie nie są członkami Kościoła, mogą być zbawieni. Natomiast co do zasady, w sensie takim nazwijmy to nauczania Kościoła, taki obowiązek na wszystkich ciążył i ciążył również na Żyda, bo to jest bardzo ważne. Czyli przekonanie, że od samego początku, opisane zresztą w Ewangeliach i w listach świętego Pawła i w liście do Hebrajczyków, wszyscy posłanie, Ewangelia była w pierwszej mierze skierowana do Żydów, a dopiero później, kiedy oni jej nie przyjęli, do pogan. No i to podejście, które było czymś charakterystycznym dla Kościoła, przekonanie, że stare przymierze zostało wypełnione i że teraz obowiązuje wszystkich nowe przymierze, to, które zostało zawarte przez Chrystusa na Golgocie, przez Jego śmierć, to przekonanie zostało de facto, chociaż nie dure, albo mocno ograniczone,
albo w bardzo istotnym stopniu osłabione właśnie podczas Soboru Watykańskiego II, a szczególnie w niektórych jego dokumentach. Tym dokumentem kluczowym była Nostra Aetate, podpisana właściwie w 1965 roku. To jest dokument bardzo dziwny, ponieważ on powstał de facto wskutek tego, co my byśmy dzisiaj nazwali lobbingiem politycznym. To znaczy tak jak w Sejmie, prawda? Jak ustawy są przygotowywane. No jest większość sejmowa. To jest Paweł VI, tak? To jest. To znaczy początek prac zaczął się, czy idea w ogóle zrodziła się za czasów Jana XXIII i po jego śmierci w 1963 roku. Za Pawła VI. Główne prace nad tym nowym dokumentem prowadził kardynał Niemiec, jezuita, Agostino Bea, i towarzyszyło mu takich dwóch księży, John Österreicher i Gregory Baum, którzy przygotowywali tekst. Znaczy oczywiście na soborze było 2200 biskupów, były głosowania za tym dokumentem, pojawiło się około 2000 i tak dalej. No tak jak w Sejmie jest tak, że może być sobie tam, nie wiem, 300 posłów, czy może być większość sejmowa 231 czy 240 i tak decyduje, tak jak w polskim Sejmie decydował poprzednio Jarosław Kaczyński, a teraz decyduje Donald Tusk. Prawda? No, lider decyduje o tym, co jest w danym dokumencie, mimo że mamy przecież i komisje sejmowe, i pracę nad tym i tak dalej. No i też mamy też naciski czy wpływy różnych grup, które się mogą pojawiać, naciski właśnie stąd grup lobbystycznych, które domagają się na przykład uwzględnienia swoich interesów. I teraz charakterystyczną cechą tego dokumentu, o którym teraz mówię, było to, że tą grupą, która najmocniej wpływała na treść dokumentu, tak dokładnie jak to się dzieje w parlamentach światowych, były akurat różnego rodzaju organizacje żydowskie, ze szczególnym uwzględnieniem B'nai B'rit, czyli tej głównej organizacji broniącej praw Żydów. I oni mieli trzy bardzo konkretne postulaty, które chcieli, żeby w tym dokumencie kościelnym się znalazły. Pierwszy postulat, żeby Kościół zrezygnował i ogłosił, że rezygnuje z nawracania Żydów na chrześcijaństwo. Żeby jakby powiedzieć, uznał, że Żydzi będą Żydami, zachowują, że nie muszą być chrześcijanami, żeby się zbawić. Rzecz druga, żeby Kościół zrezygnował ze swojej nauki wcześniejszej, mówiącej o tym, że głównymi odpowiedzialnymi za śmierć Chrystusa, Syna Bożego, Boga człowieka są Żydzi. I trzeci element, żeby Kościół zobowiązał się do powszechnej walki z antysemityzmem, przy czym, żeby, że tak powiem, nie definiował tego, na czym ten antysemityzm polega, tylko żeby walczył z antysemityzmem jako takim. Co oczywiście oznacza, że jeśli to pojęcie jest niezdefiniowane i nie rozumiemy przez to pojęcie antysemityzmu tego, że ktoś prześladuje inną osobę ze powodów jej pochodzenia rasowego czy etnicznego, co jest rzeczą naganną i zawsze przez Kościół było potępiane, tylko po prostu walczymy z antysemityzmem jako takim, to tym, kto decyduje o tym, na czym antysemityzm polega, są właśnie te grupy żydowskie, czy środowiska żydowskie, prawda? No bo jeśli coś jest niezdefiniowanego, to tak to się, tego się używa. Czyli wystarczy, że to jest krytyka i już też jest zakazane. I w pierwotnej wersji, bo ten dokument, prace nad nim trwały bardzo długo, mówię podczas Soboru Watykańskiego II, sam Sobór trwał właśnie od końca roku 62. W pierwotnej wersji nazywał się Ad Judeos, czyli do Żydów, i miał zawierać wyłącznie treści dotyczące kwestii relacji między Kościołem katolickim a judaizmem. I w tej wersji z 64 roku, czyli tej przedostatecznej, pojawiły się dokładnie te wszystkie postulaty, o których wspomniałem, w taki bardzo wyraźny sposób. To one się pojawiły w ten sposób, że kardynał Bea spotykał się regularnie właśnie z przedstawicielami tych różnych środowisk żydowskich, no tak jak to z grupami lobbystycznymi się odbywa, oni tam przyjeżdżali, domagali się, żeby tam był taki artykuł albo taki i tak dalej. No ale w pewnym momencie sprawa się, jedna z gazet opublikowała ten projekt, który miał się pojawić, i wtedy zaczęła się presja ze strony przedstawicieli państw arabskich, no którzy uznali zaraz, no to jest to, a dlaczego tam są tylko, prawda, Żydzi, a nie ma nic o islamie i o muzułmanach. No i wtedy ten dokument przekształcił się z dokumentu skierowanego do Żydów w dokument opisujący relacje Kościoła z innymi religiami, czyli również z islamem, a także z buddyzmem, hinduizmem i w ogóle ze wszystkimi innymi. Chociaż najważniejszym elementem jest właśnie to, co dotyczy Żydów. No i tam pojawiła się w pewnego rodzaju nowa idea. Wprawdzie cały czas została podtrzymana nauka mówiąca o tym, że, jakby to powiedzieć, Żydzi nie przyjęli prawdy. Tam jest takie sformułowanie, że Jerozolima nie rozpoznała swojego czasu. I to jest. Ale bardzo mocno podkreślono konieczność walki z antysemityzmem, właśnie nie definiując go w żaden sposób. Nie wspomniano o klasycznej nauce Kościoła mówiącej o tym, że odpowiedzialność za śmierć Chrystusa ponosi lud żydowski, a wręcz przeciwnie, starano się
tak opisać tą śmierć, jakby tam winnymi były tylko wąska grupa przywódców, prawda? Inaczej niż to przedstawiają Ewangelie. I co jest też bardzo ważną rzeczą, stwierdzono, że znaczy nie wspomina się o konieczności przyjęcia chrześcijaństwa, tak? To ten w ogóle aspekt znika. I następnie, no i ten dokument został przyjęty przez ogół środowisk żydowskich wtedy z dużym zadowoleniem, tak można powiedzieć, ale to było za mało, tak jak powiedziałem, bo te trzy postulaty nie w pełni zostały zrealizowane. I ta presja wcale się nie skończyła, ta presja nadal rosła. No bo tak jest, ja o tym piszę w książce, w 1965 czy 6 roku, już teraz nie pamiętam, w czasie wystąpienia w Wielkanoc Paweł VI wygłosił kazanie. Czyli wkrótce po zakończeniu wygłosił kazanie. To, jeśli to był 65, to nawet jeszcze chyba w trakcie jakoś, albo tuż po zakończeniu. Tak, w grudniu się skończyło, a to wiosna. Tak czy inaczej. I w tym swoim kazaniu wspomniał właśnie o ludzie żydowskim, który ponosi odpowiedzialność za śmierć Chrystusa. No i to wywołało wtedy falę bardzo ostrej krytyki skierowanej przeciwko papieżowi. Mhm. I papież się z tego praktycznie wycofał. Znaczy nie powtórzył tej tezy, tylko jakby tak jakby, łatwo zauważyć, już w latach 60. okazało się, że papież nie do końca jest w stanie, albo uważa, że nie jest w stanie. To jest, prawda, oczywiście osobne pytanie, dlaczego się wycofał i dlaczego się temu tej presji poddał, podtrzymywać klasycznej nauki katolickiej. No i ta książka opisuje oczywiście tutaj ten mechanizm, jak do tego doszło, to znaczy jak po zakończeniu II wojny światowej, początki, czyli początkiem było oczywiście to, co wydarzyło się po II wojnie światowej. Pojawiła się taka książka, no, nazywała się Jezus i Izrael, jej autorem był nieżyjący już francuski autor Jules Isaac, który tam postawił taką tezę w tej książce, że do Holokaustu, czyli do masowego mordowania Żydów przez Niemców podczas II wojny światowej, tak naprawdę doszło wskutek, nazwijmy to, de facto wskutek chrześcijaństwa. To znaczy, że chrześcijaństwo jest pierwotnym, ukrytym źródłem nienawiści rasowej, która to wzrastała przez wieki kultury chrześcijańskiej, aż wybuchła w postaci właśnie tych masowych prześladowań i zabijania Żydów podczas II wojny światowej. I że powodem tej nienawiści było tak zwane nauczanie pogardy, które rzekomo Kościół katolicki reprezentował. No i Jules Isaac oskarżył w związku z tym o antysemityzm w zasadzie wszystkich autorów ewangelicznych, ze szczególnym uwzględnieniem świętego Mateusza i świętego Jana, twierdząc, że właśnie ich Ewangelie przekazują nauki antysemickie i antyjudaistyczne. I następnie de facto wszystkich najważniejszych doktorów Kościoła, ze świętym Augustynem, świętym Janem Chrystostomem i tak dalej, i tak dalej, właściwie wszystkich po kolei. No i ta teza, która moim zdaniem historycznie jest kompletnie nie do utrzymania, jest tezą absurdalną, chociażby z jednego powodu, że wszyscy autorzy Ewangelii, być może z wyjątkiem świętego Łukasza, byli po prostu Żydami etnicznymi, że w ogóle przekładanie tych naszych dzisiejszych sformułowań, prawda, antysemityzm, tak jak my go dzisiaj rozumiemy, na pierwszy wiek, czy drugi wiek, czy trzeci wiek po Chrystusie, jest kompletnym nieporozumieniem. Więc to jest za czysto ideologiczna i pod każdym względem nieprawdziwa. Jeszcze jeden bardzo ważny element. No, my patrzymy oczywiście na wszystko z perspektywy dzisiejszej, czyli XXI wieku i perspektywy tego, że w Europie od IV wieku faktycznie kluczową religią, czy najważniejszą religią było chrześcijaństwo. Prawda? Natomiast przez pierwsze trzy wieki, czyli mniej więcej od wieku I aż do czasów edyktu mediolańskiego z 313 roku, tą religią dopuszczalną, religią prawną był judaizm. Chrześcijanie już tak naprawdę od samego początku stanowili mniejszość w stosunku do Żydów, jeśli chodzi o Imperium Rzymskie. I prześladowania, które miały wtedy miejsce, czyli te, które trwały przez mniej więcej trzy wieki, to były prześladowania przede wszystkim prowadzone albo przez samych pogan, albo w dużym stopniu również inspirowane, albo więc wspierane przez ówczesnych Żydów, czyli tych, którzy odrzucili chrześcijaństwo, prawda? Więc opowieści o tym, że ten antysemityzm gdzieś tam się zrodził w pierwszym wieku, że on tam wzrastał i się rozrastał i że to przeniknął do tkanki społecznej, są kompletnie niedorzeczne. No, najlepszym dowodem ich niedorzeczności jest to, że kultura żydowska czy cywilizacja żydowska w tej Europie normalnie funkcjonowała. Oczywiście zdarzały się przypadki, nie wiem, czy pogromów, czy walk i tak dalej, no ale to jest trochę tak, jak sięgniemy do tej historii w taki sposób kontekstowy, zobaczymy, jakie były tego przyczyny, no to tą przyczyną najczęściej były kwestie ostrego sporu ekonomicznego czy gospodarczego, prawda?
no, można w to dalej wchodzić. Nie chcę tego rozwiązać, jeśli jest, mogę dalej o tym mówić, ale chciałem powiedzieć jedno, że Gilles Isaac przedstawił całkowicie nieprawdziwą wersję relacji chrześcijaństwa i judaizmu, która to z dziwnych powodów, albo nie tak dziwnych, przyjęła się, prawda? To znaczy stała się, nie tylko, że ona się przyjęła, stała wręcz dominującą. I co, wtedy się właśnie ten, jak pan to nazywa, meakultyzm pojawił, czy to jakby jeszcze wtedy, znaczy pierwszym elementem takiego meakultyzmu było to, że w 1958 roku Gilles Isaac dotarł do Piusa XII i próbował go przekonać, że Pius XII zmienił treść modlitw wielkopiątkowych. Liturgia wielkopiątkowa, no teraz to się wszystko pozmieniało, ale w tamtych czasach jeszcze, kiedy w kościele wszystko było takie stałe i niezmienne, no liturgia była jedną z takich najbardziej niezmiennych części życia kościoła, prawda? Czyli zawsze te same modlitwy, wszystkie pokolenia je sobie przekazywały z pokolenia w pokolenie. I w związku z tym treść modlitw wielkopiątkowych była przekazywana w kościele mniej więcej, trudno powiedzieć oczywiście od którego wieku, ale nie wiem, VI, VII wieku, czyli przez powiedzmy kilkanaście wieków ona była niezmieniona. I tam była modlitwa, że modlimy się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, żeby oni dostrzegli światło Chrystusa. Więc i tak ona była sformułowana. Czyli tam się pojawiło określenie perfides judeos. Perfides, wiarołomny, judeos, Żydzi. Tak? I Gilles Isaac próbował przekonać właśnie Piusa XII, że elementem tego nauczania pogardy jest to określenie perfides. I że, bo za nim się kryje przekonanie chrześcijan, że Żydzi są perfidni, prawda, albo są wiarołomni, albo są niesłowni, i że w ten sposób buduje się pewien negatywny stereotyp, który to stereotyp, jak już mówię, zasilił Hitlera i tam, prawda, Niemców i tak dalej, prawda. Oczywiście ten cały argument jest też z tego punktu widzenia niedorzeczny, że akurat głównym zapleczem politycznym dla Hitlera byli protestanci, którzy nie znają tej modlitwy, nie używali tej modlitwy i to w ogóle jest jakby inna historia. Pokazuje, mówię, niedorzeczność tych argumentów, ale Pius XII odrzucił ten pomysł, a Jan XXIII się na to zgodził. I to był pierwszy krok. Znaczy pierwszy raz uznano, że nazwijmy to w tradycji Kościoła, czy w tradycji takiej liturgicznej, czy w tej powszechnej modlitwie Kościoła jest jakiś element zła, jest jakiś element, prawda, negatywny. I to jest o tyle też szokujące, że tej zmiany dokonano kompletnie abstrahując od tego, że co najmniej albo znacznie gorsze elementy antychrześcijańskie znajdują się w tradycji żydowskiej, co w ogóle w tej debacie, która się pojawiła w latach 60. wtedy, 50. 60. nie miało miejsca. No chociażby najstarsza modlitwa żydowska, to się nazywa Szmone Ezre albo Amida, bo to są różne nazwy, albo po polsku mówiąc 18 błogosławieństw, czyli modlitwa, która sięga pierwszego wieku po Chrystusie. Ona się składa tak naprawdę nie z 18, tylko z 19 błogosławieństw, z czego jedno nie jest błogosławieństwem, tylko jest przekleństwem. To jest dwunaste, no właśnie, błogosławieństwo, czyli dwunaste błogosławieństwo, które jest przekleństwem, wprowadzone do tej modlitwy pod koniec na przełomie pierwszego, drugiego wieku po Chrystusie, które wzywa do zagłady, do tego, żeby zostali zgładzeni Nocrim i Minim. Takie określenie się pokazują. Nocrim to są Nazarejczycy, czyli chrześcijanie, Minim odszczepieńcy. Najprawdopodobniej chodziło wtedy głównie o chrześcijan, którzy przyjmowali religię chrześcijańską, będąc Żydami. Czyli mamy początek bardzo radykalnie antychrześcijańskiego przesłania, które jest też obecne w Talmudzie i to jest w wielu miejscach Talmudu pojawiają się, no powiem tak, radykalnie wrogie określenia padające, czy to pod adresem Chrystusa, czy pod adresem Matki Bożej, czy pod adresem w ogóle chrześcijaństwa, Kościoła i tak dalej, prawda? I to pominięto w tej dyskusji historycznej. Kościół się do tego w ogóle nie odwoływał. Tak jakby jedynym elementem całej tej historii chrześcijańsko-żydowskiej było rzekomo te nauczanie pogardy stosowane przez chrześcijan. No i żeby tej historii już nie ciągnąć, bo to oczywiście każda rzecz tutaj wymagałaby dokładnego opisania. Jan XXIII rezygnuje z tego określenia, potem przychodzi Sobór Watykański II, następuje przygotowanie nowej liturgii i od 1970 roku pojawia się nowa modlitwa wielkopiątkowa, ta, którą teraz katolicy w 90-kilku procentach odmawiają. To jest modlitwa, w której katolicy modlą się o to, żeby Żydzi zachowali wierność swojemu przymierzu, i żeby, prawda, i o pomyślność Izraela. No, to jest modlitwa w tym sensie szokująca, że ona zakłada jakby przymierze
to tak zwane pierwsze przymierze opisane w Starym Testamencie, tam było kilka przymierzy, ale powiedzmy to ostateczne, zachowało swoją wartość, co jest sprzeczne z nauczaniem wcześniejszym Kościoła, prawda? No i teraz tak, jeśli Kościół... Jest to jeszcze jednostronne, tak? Bo... No tak, to prowadzi do przekonania, jakby istniały dwie równoważne religie. Z jednej strony chrześcijaństwo, z drugiej strony judaizm. Przy czym o ile dla judaizmu to nie jest żaden problem, bo judaizm zawsze był religią to ekskluzywną, to znaczy skierowaną wyłącznie do Żydów, praktycznie z bardzo ograniczoną działalnością misyjną. Właściwie jedyną grupą, która na przykład dzisiaj prowadzi działalność misyjną, to są prawda, jest taka grupa, się nazywa Chabad Lubawicz, z główną siedzibą w Brooklynie zresztą, i oni prowadzą faktycznie coś w rodzaju... Krzysztof stał się misjonarzem, stał się, Chabad Lubawicz w największym stopniu przyczynił się do ich rozpoznawalności przy pomocy gaśnicy w taki sposób, że już nie sposób o nich zapamiętać. Przy czym to jest oczywiście bardzo specyficzna forma misjonarstwa, bo oni uważają, że tak naprawdę istnieje radykalny podział na Żydów, którzy mają w ogóle inny rodzaj duszy, i na całą resztę. I ta działalność misjonarska jest skierowana przede wszystkim do Żydów, żeby się nawracali na żydowskość, czyli do Żydów sekularyzowanych. A jeśli zdarzy się, bo zdarzają się takie przypadki, że no, nie Żyd się chce stać Żydem, no to oni twierdzą, że on odkrywa w sobie żydowską duszę. Tak najkrócej mówiąc, prawda? Bo to jest tak naprawdę, poza tym, że to tak bardzo dziwnie brzmi, tam jest bardzo silny komponent rasowy, czy rasistowski, o tak byśmy powiedzieli, prawda? W tym przesłaniu. No bo jeśli mówimy o tym, że człowiek ma z natury dwie różne dusze i że te dusze są czymś całkowicie istotowo i ontologicznie innym, no to łatwo zauważyć, prawda, że to jest dokładnie ten sam przesłanie. Innym, prawda? I różnym, prawda? W sensie tak, wyższa i niższa, tak. Prawda? Mm-hmm. Wyższa i niższa. W sensie, ale wracając do tego wątku, o którym wspomniałem, czyli o tym, że dla judaizmu to nie jest problem, ponieważ judaizm jest ekskluzywny i praktycznie nie prowadzi się misyjnej, misjonarskiej. No, dla chrześcijaństwa ogłoszenie, że Żydzi nie potrzebują Chrystusa, albo że wystarczy im ich własna religia, bo ich wiąże ich pierwsze przymierze, no, jest de facto formą jakiegoś wewnętrznej katastrofy, można by powiedzieć, prawda? No bo chrześcijaństwo z natury jest uniwersalne. Albo Jezus uniwersalny, go w ogóle nie ma. I jeśli byśmy przyjęli, że chrześcijaństwo jest skierowane tylko do tych, tylko do jakiejś grupy, albo jakaś grupa jest, jakby to powiedzieć, wyłączona z tego, no to rozbija w ogóle cały system uniwersalizmu chrześcijańskiego. A jednak, mimo tego, że tak się dzieje, Kościół w dużym stopniu to przyjął. Czyli te etapy to były, to, tak jak wspomniałem, pierwszy etap, próba tej zmiany liturgicznej, drugi etap to jest to Nostre Aetate, o którym wspomniałem, no i trzeci etap, o którym w dużym stopniu o tym piszę w książce, to są niestety różne wypowiedzi. Tak, 86 rok, właściwie wcześniej. Najpierw w 1980 roku, w listopadzie w Moguncji, Jan Paweł II ogłasza, że stare przymierze nigdy nie zostało wypowiedziane i dalej obowiązuje. No to jest, mówię, teza w tym sensie szokująca, że ona jest całkowicie sprzeczna z tekstami, takimi chociażby jak List do Hebrajczyków, który mówi w 8 rozdziale Listu do Hebrajczyków, jest napisane, że to przymierze z Żydami, czy to starotestamentowe przymierze, jest przestarzałe i przedawnione, prawda? W wielu innych fragmentach listów świętego Pawła wyraźnie mówi się o tym, że trzeba się nawrócić. Można oczywiście się nie nawracać. To jest, bo każdy może robić, jak uważa, ale jeśli się poważnie traktuje religię chrześcijańską i to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, no tam jest wyraźne wezwanie do nawracania się na to nowe przymierze, prawda, które zostało objawione wraz z przyjściem Chrystusa i jego śmiercią krzyżową. No i nagle słyszymy, prawda, czy nagle katolicy słyszą, że stare przymierze cały czas obowiązuje. Bardzo dziwna teza, prawda? Nigdy wcześniej nie głoszona. Potem mamy rok 86. Czyli... Jest tak, to wszystko w tym duchu ekumenicznym niby, prawda? Bo to tak... Ale on jest jednostronnie. No właśnie chciałem powiedzieć, jednostronnie, także tylko chrześcijanie tutaj deklarują swoje. No tak, bo tak jak wspomniałem, nie ma żadnej refleksji po drugiej stronie, tak można powiedzieć, takiej, że tych tekstów, ja wspomniałem tylko o jednym, czyli o tym jednym przykładzie, takich przykładów, ja opisuję to z kolei w książce, chyba Krew na naszych rękach, bardzo... Tak, też jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, ten też będzie... Tak. Bardzo dużo pokazuje, jak w dużym stopniu
tradycja judaistyczna czy żydowska była tradycją antychrześcijańską, prawda? Gdzie w Talmudzie tych fragmentów, ale nie tylko w Talmudzie, również w innych, w Toledo Gieszu, to jest taka, powiedzmy, wersja Talmudu dla ubogich, no tak można by było powiedzieć, czyli różna forma takich średniowiecznych, my teraz mówimy tak, średniowieczna legenda, to nie była średniowieczna legenda w takim sensie, że to traktowano jak legendę, tylko to traktowano przez tych, którzy ją to czytali, jako coś poważnego i coś prawdziwego, a tam była w zasadzie jedna wielka, można by powiedzieć, jedna wielka forma takiego szyderstwa czy bluźnierstwa z punktu widzenia chrześcijańskiego, jeśli chodzi o to, co dla chrześcijan było najważniejsze, czyli Chrystus, Matka Boża, apostołowie, Kościół i tak dalej. No, byłoby śmiewane, wyszydzane, oczerniane i tak dalej, i tak dalej. I żadna refleksja dotycząca tego po tej drugiej stronie nie nastąpiła. No stąd dziwny ekumenizm, prawda? No bo on jest tylko jednostronny. Jedna strona cały czas, że tak powiem, się przyznaje do swoich wydumanych bądź niewydumanych win, a druga strona, no jakby to powiedzieć, przyjmuje to z dobrodziejstwem inwentarza, czeka, popiera, uznaje i przyjmuje. I w 1986 roku w synagodze, no właśnie, to była pierwsza wizyta papieża w synagodze rzymskiej, gdzie padają te słynne słowa, które tutaj nawiązuje tytuł tej książki, czyli, że wy jesteście w pewnym sensie naszymi starszymi braćmi w wierze, dosłownie to brzmiało tak, w pewnym sensie jesteście starszymi braćmi wierzy, a w pewnym nie. Tak to było w tej pierwotnej wersji powiedziane. A Benedykt zdaje się, że ojcowie, tak? Benedykt może tak, jeszcze dalej, bo tak. To jest właśnie jeszcze jedna rzecz dosyć zabawna w tych wszystkich rzeczach. Nie, no, że istnieje swego rodzaju jaka konkurencja. To znaczy, jakby każdy następny papież próbował pójść jeszcze dalej niż ten poprzedni w tym. No jak Jan Paweł II powiedział najpierw, że jesteście w pewnym sensie naszymi starszymi braćmi wierzy, a w pewnym nie. To powiedział w 1986 roku, ale później, ja to cytuję te jego następne wypowiedzi, znika to w pewnym sensie, tak, w pewnym sensie nie. Zostaje wyłącznie określenie, wy jesteście naszymi starszymi braćmi w wierze. Pojawia się określenie, musimy uważać, że jesteście naszymi starszymi braćmi w wierze. Nie wiadomo skąd się to musimy w wierze, tak. Prawda? Musimy, no bo musimy to w kategoriach takich teologicznych. Ja wiem, że to może nie każdy się tym musi znać, ale musimy to ma bardzo mocny, no bo to jest tak naprawdę uznanie, że istnieje coś niemal objawionego. Prawda? No, jeśli papież ogłasza, że coś jest musimy i należy do treści wiary. To nie można inaczej. No to nie może inaczej, prawda? No to skąd się to musimy wierzę, prawda? Skoro nigdy wcześniej Kościół czegoś takiego nie nauczał. Na później, prawda, jeszcze podczas wizyty w Izraelu w 2000 roku, podczas spotkania z dwoma rabinami, naczelnym rabinem sefardyjskim, naczelnym rabinem aszkenazyjskim, Jan Paweł II, zwracając się do nich, no tak jak my tutaj sobie, prawda, siedzimy, i on powiedział, wy jesteście naszymi starszymi braćmi wierzy. Czyli nie ma, czyli krótko mówiąc uznał, że współcześni Żydzi, ci Żydzi, którzy przyjęli Talmud, odrzucili Chrystusa, są wychowani i wyznają religię sprzeczną z posłaniem chrześcijańskim, są, jakby to powiedzieć, naszymi, przynajmniej jego, starszymi braćmi wierzy. No, co jest tezą, jakby nie powiedzieć, no, szukam określenia, wyjątkowo trudno dobro, tak bym powiedział, tak? No bo jej się po prostu zwyczajnie ani historycznie, ani teologicznie obronić nie. No jak pani zauważyła, a później Benedykt XVI jeszcze poszedł dalej, no bo uznał, że starszy brat jest takim ryzykownym określeniem, bo faktycznie w Biblii starszy brat nie zawsze jest tym bratem, który otrzymuje błogosławieństwo. No, Jakub był młodszym bratem i wydarł właściwie błogosławieństwo od Ezawa. Dawid nie był starszym bratem. Słynna opowieść o synu marnotrawnym też pokazuje, prawda, młodszego brata, który został przyjęty przez ojca. Więc no, żeby tak nie było, że tutaj ktoś może się obrazić na tego starszego brata, chociaż niby dlaczego, no to są ojcowie, prawda? I już jest wtedy nie ma dyskusji. Już nie ma wtedy dyskusji, tak. No chociaż także właśnie ta formuła się pojawiła, no, ale wszystkie te formuły są jakieś, znaczy te formuły połączone z nieustannym biciem się w piersi i połączone z ciągłym ogłaszaniem walki z antysemityzmem jako naczelną w ogóle rzeczą. Zresztą pod ten antysemityzm w tych wypowiedziach papieskich bardzo często właśnie nie wiadomo, co to jest ten antysemityzm, bo pojawił się również od pewnego momentu antyjudaizm, że trzeba walczyć z antyjudaizmem i antysemityzmem. Ale jeśli przez antyjudaizm rozumiemy krytykę religii żydowskiej, tę, która przecież pojawia się i w Nowym Testamencie, i w tradycji Kościoła, to trzeba by uznać, że wszyscy uczniowie, nauczyciele Kościoła byli antyjudaistami
I w związku z tym mamy się jakimś kompletnym, prawda, z kompletną sprzecznością, prawda, no kompletną niedorzecznością. Pojawia się też często w tych wypowiedziach, znaczy można sądzić, że antysemityzmem jest na przykład krytyka Izraela albo krytyka polityki izraelskiej. No przecież to jest czyste szaleństwo. No czymś zupełnie innym jest antysemityzm, czyli uprzedzenie rasowe, które można, należy zwalczać, a czymś zupełnie innym jest krytyka postępowania państwa świeckiego, jakim jest Izrael, jego, że tak powiem, polityki, która może być dobra albo może być zła, ale jak najbardziej podlega takim samym miarom i ocenom, jak każda inna polityka. I pan też zwracał właśnie uwagę na tym, że tam od 27 lat, teraz może już prawie 8, tak, są te centralne obchody, tak, jeszcze ta nazwa, centralne obchody, tak, 22 tak. lipca. Centralne obchody Dniu Judaizmu w Kościele, no i też, że kardynał Grzegorz Ryś jakby też ostatnio powiedział, że powinny to się odbywać w każdej parafii. No i też, że był tam ambasador, tak, Izraela i też jakieś jego wypowiedzi. I wszystko to w jakimś takim o pokoju, o tym wszystkim, a w kontekście wojny, która tam się dzieje, że rzeczywiście jest czymś no, osobliwym, chociażby można powiedzieć no, najdelikatniej. To jest rzeczywiście jak jakimś, no, w jakiejś grotesce czasem, albo w jakimś jakiejś tragifarcie. No bo tak, same te dni judaizmu, jak już wspomniałem, no jaki ma sens w Kościele katolickim, jeśli zakładamy, że Kościół katolicki jest powołany po to, żeby głosić prawdę, no urządzać dni innej religii, która to religia tę prawdę odrzuca. No samo w sobie już to jest, prawda, wydaje mi się kompletnie absurdalne. Nie ma żadnych dni chrześcijaństwa w judaizmie, co jest zresztą oczywiste, no bo to jest po prostu poziom, szczerze mówiąc, jakiejś całkowitej niedorzeczności. W czasie tych spotkań i podczas tych dni judaizmu są zapraszani na te spotkania różni rabini. Głównie zresztą, to też jest zabawne, tak naprawdę w tych spotkaniach ekumenicznych uczestniczą rabini głównie liberalni. Czyli tacy, którzy tak naprawdę mają bardzo ograniczony wpływ na to, co dzieje się w Izraelu i są tak naprawdę, oni mają, funkcjonują, mają jakieś znaczenie głównie w zachodnich społeczeństwach. Na przykład, prawda, rabin Homolka zaproszony z Berlina, 3 lata temu do Polski. No i to są rabini, którzy wprawdzie są liberalni, no ale nadal uważają, że jeśli chodzi o Pana Jezusa, to w zasadzie niczym wielkim się on nie wyróżnia. Był jednym z wielu Żydów żyjących wtedy w pierwszym wieku po Chrystusie. Odmawiają mu tytułu i Syna Bożego, i boskości, prawda, i tego wszystkiego, w co wierzą chrześcijanie. Oczywiście ja doskonale rozumiem i mają do tego prawo. Ja im tego prawa nie zabieram, ale nie bardzo rozumiem, jaki ma sens, żeby oni to prawo realizowali w Kościele, prawda? To jest dziwaczne, bo jedynym efektem, jaki mogą osiągnąć, jest to, że ludzie, którzy to przeczytają albo to usłyszą, no mogą stracić wiarę. No to rozumiem, że nie taki jest cel Kościoła, prawda? Ale tak to wygląda. No jest to, i ma to też taki element, o którym pani wspomniała. No, wszyscy się tam spotykają i mówią o różnych słusznych rzeczach, na przykład właśnie o potrzebie pokoju, prawda, albo czy porozumienia i o tym, że w świecie się należy porozumiewać. Tylko jak się czytamy, na czym to porozumienie ma polegać, no to wspomniany na przykład kardynał Grzegorz Ryś napisał w swojej książce, że chrześcijaństwo było koniecznym warunkiem Holokaustu. Przecież to jest teza, wydaje się to co najmniej kontrowersyjne, ja uważam, że jest absurdalne, ale załóżmy, że nie trzeba się ze mną nawet zgadzać, no ale można chyba uznać, że jest to teza wyjątkowo niebezpieczna z punktu widzenia no, tradycji Kościoła, pamięci historycznej, ale też z polskiego punktu widzenia. No bo jeśli ta teza byłaby prawdziwa, to wtedy by się okazało, że zbrodnie na Żydach to nie były zbrodnie Hitlera, zbrodnie Niemców, tylko to były zbrodnie chrześcijańskie. Chrześcijańskie, czyli też polskie. I zresztą kardynał Ryś w swoich wywodach w tej książce próbuje tego dowieść, twierdząc, że znalazł 2 dowody polegające na tym, że na 2 obrazach na żuławach kościół, krzyż pokonuje synagogę i że to są te obrazy, które tam były od XVI wieku i że te obrazy widzieli też ci, którzy dokonywali Holokaustu, czyli próbuje podłączyć, że tak powiem, Polaków do Holokaustu jako współsprawców albo współuczestników tego procesu. No są tezy w ogóle nie do obrony, moim zdaniem. Również nie tylko jest z katolickiego, ale i z polskiego punktu widzenia. Polskiego, prawda? Tak. Co to było też ileś lat temu? Te krzyże, które były w Oświęcimiu i też
Proszę mi przypomnieć też i Państwu. To chodziło o to, że w pewnym momencie w 1986 roku pojawiły się w Oświęcimiu siostry, które miały coś w rodzaju takiego małego klasztoru, tak można powiedzieć, przy, bo to nie było na terenie obozu oświęcimskiego, tylko przy tym obozie. I pojawił się tam również krzyż, tak zwany krzyż na żwirowisku. No chodziło o to, żeby te siostry się modliły za wszystkie ofiary, biorąc pod uwagę po pierwsze to, że przecież w Auschwitz ginęli nie tylko Żydzi, ale również ginęli Polacy, również ginęli chrześcijanie. Około 100 tysięcy Polaków, może więcej, zginęło w Auschwitz i tak naprawdę Polacy byli pierwszymi więźniami, którzy tam trafili. A po drugie w ramach właśnie no tak zwane, można powiedzieć, że one próbowały reprezentować taką ideę solidarności wszystkich ofiar. Czyli modliły się za wszystkich, którzy tam zginęli, nie rozróżniając powiedzmy na to, czy to byli Żydzi, czy nie Żydzi. No, no, zgodnie z takim, nazwijmy to, klasycznym chrześcijańskim podejściem, które powinny reprezentować. No i ta ich obecność wywołała bardzo ostry opór ze strony żydowskiej, oczywiście nie całej strony żydowskiej, ale tych no, różnych radykalnych rabinów, którzy tam się zaczęli pojawiać, przeskakiwali przez płot, atakowali te siostry, no i gigantycznej kampanii medialnej zorganizowanej tak naprawdę w całym świecie, gdzie mówiło się o tym, że Polska próbuje chrystianizować Holokaust, prawda? Że w ten sposób chrześcijanie próbują narzucić swoją wizję tego, co się wydarzyło. I odebrać męczeństwo, tak. Czyli no i efektem tego naporu, tego wymuszania, tego szantażu, tego ataku było to, że te siostry zostały zmuszone do opuszczenia tego klasztoru, wyprowadzenia się ze Oświęcimia. Tak naprawdę to one rozproszyły się w różnych miejscach. No niestety to wszystko się stało również za jakąś zgodą Jana Pawła II, prawda, no bo on tak naprawdę, jest taki list, który ja tutaj też cytuję, z 1993 roku, gdzie on napisze, że tam, no w gruncie rzeczy dziękuję siostrom, że się wyprowadziły z tego obozu. No to był przykład kapitulacji. No, białej flagi. Białej flagi, prawda, to jest dokładnie ten sam element białej flagi, czy ten sam element kapitulacji, który możemy obserwować w różnych innych miejscach, tak, znaczy, no to jest nic dziwnego, ktoś ciągle przeprasza, ma ciągłe poczucie winy, no to jak ma mieć siłę do obrony, prawda? No, skąd się ma brać jego charakter, żeby się bronić, on się ciągle wycofuje. Jeżeli jest ciągle w defensywie, to trudno, żeby był w ofensywie. Ma ciągle wyrzuty sumienie, tak, prawda? I ciągle myśli, czy to się stało, albo to się stało. No ciągle się bije nie w swoje, tylko w czyjeś piersi, prawda? Ciągle się bije w piersi przodków, ciągle się bije w piersi poprzednich pokoleń. Ciągle sądzi, że tam oni źle zrobili, albo źle nie zrobili. No, to jest droga donikąd, prawda? Znaczy, to jest droga do wewnętrznego rozpadu. Jesteśmy przy krzyżu. To pojawiło się też u Państwa do rzeczy na stronach internetowych, a wcześniej zobaczyłam to na Twitterze, zwanym dzisiaj X-em, że zginął izraelski żołnierz w Palestynie pochodzenia ukraińskiego i że został pochowany gdzieś na jakimś cmentarzu i jest tam, no rozumiem, krzyż stanął prawosławnym najprawdopodobniej i że już teraz nie pamiętam, że Żydzi, którzy tam mają rodziny pochowane na tym, jakby zaczęły żądać, nie wiem, od rabina, od kogoś, żeby usunąć ten krzyż, ponieważ im to... No tak, przesunięto ten krzyż jakąś taką plandeką, czy czymś czarnym, prawda, tak, żeby on nie był widoczny. No ale to jest, znaczy to właśnie pokazuje to, o czym mówię, o tym, że z drugiej strony nie tylko, że nie ma żadnego ekumenizmu albo dialogu, tylko jest dokładnie odwrotny proces. To znaczy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat można powiedzieć, że wszystkie te negatywne cechy, czy ta negatywna postawa wobec chrześcijan, ona się nie zmniejszyła, ale ona nawet się, że tak powiem, zradykalizowała. Z bardzo prostego powodu, nawet ja też opisuję to w książce, na przykład we współczesnych modlitewnikach hebrajskich, wcześniej, kiedy no, pojawiała się ta modlitwa, o której wspomniałem, prawda, ten moment przekleństwa, no to tam można było sądzić, że to nie chodzi o chrześcijan. A teraz bardzo często w tych nowo drukowanych chodzi o chrześcijan. Również te fragmenty, które były wcześniej cenzurowane, szczególnie przez tych Żydów, którzy, czy te fragmenty Talmudu, które były antychrześcijańskie i które były cenzurowane z siłą rzeczy, ponieważ Żydzi zamieszkiwali państwa chrześcijańskie i w związku z tym ukrywali swoje antychrześcijańskie nastawienie często, no albo te teksty były usuwane.
albo były przekazywane wyłącznie w formie tradycji ustnej, prawda? Tak, żeby nie było dowodu, nie było zapisu. No teraz w Izraelu się pojawiają już, tak powiem, bez żadnego ukrycia i bez żadnego, prawda, ograniczenia. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia, słynne przykłady przecież opisywane również, że księży, którzy pojawiają się w Jerozolimie z krzyżem, są albo pluwani, prawda, albo atakowani. Atakowane są kościoły. Parę dni temu był taki wywiad z pewnym opatem benedyktynem, który powiedział, że on, dla niego większym zagrożeniem są właśnie żydowscy radykałowie niż Hamas. No, nam się to wydaje jakaś rzecz, prawda, bardzo dziwna, natomiast ona jest niestety, moim zdaniem, bardzo dobrze opisuje to, co się tam dzieje. Czy taką falę wrogości wobec chrześcijaństwa i takiej judaizacji Izraela, ale kompletnie praktycznie bez oporu z drugiej strony, no bo praktycznie tego oporu nie ma, no bo jak człowiek, tak jak powiedziałem, jak ma zakwiane poczucie własnej godności, własnej tożsamości i ciągle zastanawia się, co złego zrobił i ciągle się obwinia, ciągle szuka tego poczucia winy, to nie ma w sobie siły, żeby się sprzeciwić temu, prawda? I w związku z tym wystarczy zobaczyć, jak bardzo zmniejszyła się obecność chrześcijaństwa w Izraelu i w Jerozolimie w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, prawda? No chrześcijan tam są naprawdę kompletne resztki, a szczególnie za każdym razem, kiedy dochodzi do tego, do czego to teraz dochodzi, czyli, prawda, wojna w Gazie, wojna w Libanie, no to ta obecność chrześcijańska jeszcze się zmniejsza, prawda? No kto może, ucieka, a kto nie może, no to tam gdzieś się chroni i udaje, prawda, stara się przeżyć. Tak. Panie redaktorze, na koniec tej części, żebyśmy zostawili już starszych bratów w wierze, to też jeden z pana tekstów wstępnych do rzeczy miał tytuł Pakt z diabłem i odwoływał się do słów pani minister Kotuli, która mówiła, że dla LGBT stąpiłaby do piekieł i podpisała pakt z diabłem. Teraz te kwestie właśnie tych związków partnerskich, które mają być, na jakim już, ja też już teraz też tracę rozum, na jakim to jest etapie i co dalej będzie, i to rozumiem, coś teraz w Sejmie będzie za jakiś czas głosowane. Też jakieś konflikty nawet w samej Konfederacji w związku z tym były, prawda? Bo pan chyba od Grzegorza Brauna, czyli właśnie od Korony Polskiej, właśnie nie chcieli podpisać tych tam kwestii podatkowych od spadków. I jak pan był Mencen, to chciałam, żeby mi wytłumaczył, dlaczego pan Grzegorz Braun nie chciał podpisać, ale nie zostało to do końca wyjaśnione. Takie pytanie, bo komu właściwie zależy na tym, żeby kwestie LGBT były tak bardzo ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w Stanach? No to musimy oczywiście, bo to jest... Komu zależy? No, zależy... Bo jakoś dużo się, prawda, i to jest takie, brzmi spiskowo, tak, no ktoś musi mieć, jeżeli nawet coś się dzieje, to musi mieć motyw, prawda? Jak się nawet kryminał ogląda, to patrzy, prawda? Kto ma motyw i co można tym ugrać? No to musimy w takim razie do początku. Początki wyglądają moim zdaniem w ten sposób, że jeśli chodzi o tak zwany ruch LGBT, czyli początkowo to był oczywiście tak zwany ruch LGB, potem ta literka T pojawiła się później, to źródłem tego było tak naprawdę moment wyczerpania się wcześniejszej rewolucji, czyli idei komunistycznej w takiej klasycznej formie, czy marksizmu w klasycznej formie. Zgodnie z marksizmem w klasycznej formie, tym podmiotem, tym podmiotem, który miał dokonać światowej rewolucji, był proletariat, robotnicy. Ale w latach 60., 70., w Stanach Zjednoczonych najpierw, no nie tylko, w ogóle na całym Zachodzie, no robotnicy jako klasa, a już szczególnie jako klasa, która miałaby dokonać jakiegoś przewrotu, zniknęli. Albo się dorobili, albo stali się częścią klasy średniej, albo stali się, przeszli do kategorii, no nie wiem, usług, prawda? No właśnie, w każdym razie, no... Automatyzacja też daleko. Automatyzacja, poziom życia się podniósł i o żadnej rewolucji nie było mowy, co najwyżej było mowa o stałej presji na podniesienie poziomu życia, prawda? Czyli przestali być rewolucjonistami. Ale jednocześnie dla tych ideologów idei rewolucji, takich jak Herbert Marquis na przykład, albo inni autorzy
związani z tak zwaną szkołą frankfurcką. To była grupa marksistów, głównie pochodzenia żydowskiego, którzy w 30 latach, w 33 roku zostali zmuszeni do wyjechania z Niemiec do Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych objęli różnego rodzaju ważne funkcje, szczególnie na różnych uniwersytetach, Berkeley, Columbia, Yale, Harvard i tak dalej, i tak dalej. No, oni cały czas nieśli w sobie tę ideę rewolucji, że ją trzeba przeprowadzić, bo społeczeństwo jest niesprawiedliwe, bo wszystko jest nie tak, jak powinno być i wszystko dokonać trzeba przewrotu i zbudować wszystko od nowa. No i teraz pojawiła się w związku z tym problem, no kto ma to zrobić, prawda? No bo oni sami oczywiście do tego zachęcali, potrzebny był podmiot, potrzebny był ten zbiorowy mesjasz, którym wcześniej był proletariat. I tym zbiorowym mesjaszem, i to jest odkrycie kilku z nich, takich jak Wilhelm Reich albo właśnie Marquis, albo Horkheimer i Zadorno, tym proletariatem w pewnym momencie stała się właśnie grupa, która z ich punktu widzenia była naturalnie wroga do istniejącego porządku. Naturalna wrogość do istniejącego porządku, jak już zniknęli robotnicy, no to idealną grupą byli homoseksualiści, prawda? No bo, jakby to powiedzieć, z natury rzeczy uważani byli i sami siebie uważali za wykluczonych w pewien sposób ze społeczeństwa, czy z tego, co jest naturalne z tego normalnego funkcjonowania. No i trzeba było w nich zaszczepić w związku z tym, czyli nie we wszystkich, no ale w tych najbardziej aktywnych, ideę rewolucyjną. I w ten sposób narodził się z takiego swojego rodzaju pomieszania, czy połączenia marksizmu klasycznego i tego nowego marksizmu nawiązującego do Freuda, który to marksizm nawiązujący do Freuda, czy freudyzm twierdził, że głównym problemem człowieka jest brak zaspokojenia seksualnego. Narodził się ten neomarksizm, jeszcze złączony tutaj z tą formą liberalizmu i mamy w związku z tym początek idei LGBT, czyli ruchu, który twierdzi, że homoseksualiści, lesbijki, później do tego doszli transwestyci i później doszły w zasadzie wszystkie inne możliwe mniejszości seksualne, są prześladowani, jest stosowana wobec nich forma opresji przez społeczeństwo, że znajdują się w sytuacji gorszej, no i tak dalej, prawda, że są tymi najbardziej dyskryminowanymi, najbardziej prześladowanymi członkami społeczeństwa i w związku z tym społeczeństwo musi się całkowicie zmienić, dokonać się przewrót, tak jak wcześniej to mówili komuniści, przy czym tak jak mówiłem, w przypadku komunistów przynajmniej był ten proletariat, a ci są nośnikami sprzeciwu wobec istniejącego społeczeństwa. No to jest ta odpowiedź na pytanie, kto tego chce, czy kto za tym stoi. No i ta idea przeniknęła się, tak można powiedzieć, do tych grup lewicy liberalnej, która przyjęła tę ideologię za własną i próbuje ten świat całkowicie zmienić. Czyli źródłem ideowym jest połączenie dawnych marksistów i freudystów i ten neomarksizm. Źródłem finansowym jest wsparcie dla tych projektów ze strony dużych korporacji, dużych firm liberalnych czy lewicowych, a podmiotem politycznym, którym za tym stoi, są głównie, szczególnie od czasów Baracka Obamy, Stany Zjednoczone, które uczyniły ze wsparcia dla idei genderowej, czy idei LGBT, kluczowy element swojej polityki zagranicznej. No Barack Obama, to jest jakby to będzie jego druga kadencja. On podczas drugiej kadencji ogłosił, że głównym celem polityki amerykańskiej będzie wspieranie ruchu LGBT. Ściślej mówiąc, że prawa mniejszości seksualnych mają być prawami obecnymi we wszystkich państwach, we wszystkich krajach. Oczywiście są kraje takie jak Arabia Saudyjska, gdzie Amerykanie może niespecjalnie promują te prawa z powodów, nazwijmy to takich, że mają ograniczone możliwości, ale w innych państwach, jak Polska na przykład, no, robią to na całego. Robią to praktycznie we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Próbują tę ideę zaszczepić również w państwach, do tej pory wydawało się, że na przykład odporne na to będą państwa prawosławne. Ale udało im się to na przykład wprowadzić w Grecji, pierwszy kraj prawosławny, który przyjął tę ustawę o tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. No i próbują to również zrobić w innych państwach. Oczywiście to powoduje opór. Mhm. Ten opór na przykład możemy obserwować na Węgrzech, gdzie Viktor Orban wprowadził taką ustawę chroniącą dzieci przed propagandą homoseksualną. Możemy to obserwować ostatnio w Bułgarii, gdzie parlament przyjął ustawę
bardzo podobną jak na Węgrzech, no i na przykład w Gruzji. No właśnie chciałam przyjechać, że Gruzji, ale oczywiście teraz też tam awantura jest. Tak? No i z awantura, bo się okazuje, że to nie ci grać, nie grać, tak? Tak, no. I że to prorosyjscy i w związku z tym też ta polityka właśnie LGBT taka, tak jak jest w Rosji. Też taka rzecz charakterystyczna, która się wydarzyła, i to już stosownie zapytałam, skąd się to wzięło, ale czy też pan, na pewno pan widział, że słyszał czy czytał, że firmy takie, które do tej pory wspierały, a mianowicie Toyota i od motocykli, Harley'e, to wycofali się i powiedzieli, że nie będą już wspierać. No, mam nadzieję, że tak ją wytrzymają. Ale dlaczego? To też nie wiem, to jest ciekawe dlaczego. Znaczy, no, myślę, że to jest też trochę z tym związane, że ci aktywiści homoseksualni, a właściwie genderowi, bo to, to chodzi tylko o homoseksualistów, no, są coraz bardziej roszczeniowi, idą coraz dalej, mają coraz dalej idące postulaty. Nie, to jest tak, że musimy zwrócić uwagę na, bo my na to patrzymy cały czas trochę jak na taką, jakieś takie dziwactwo, prawda? Praktycznie na wszystkich uniwersytetach amerykańskich w tej chwili, praktycznie na wszystkich, na pewno na tych najlepszych, być może są jakieś jeszcze, które się tam ostały, jakieś stanowe, nie wszystkie, ale wszystkie najważniejsze, czyli Princeton, Harvard, Yale, nie wiem, Notre Dame i tak dalej, Stanford, pojawiły się specjalne komórki, one się nazywają komórki do spraw DEI, to się nazywa, to się bierze stąd DEI, to jest Diversity, Equity, Inclusiveness, czyli różnorodność albo różnorodność, słuszność i inkluzywność, których głównym celem jest pilnowanie, żeby we wszystkich albo we wszystkich gałęziach nauki te idee były promowane. Są specjalni, że tak powiem, urzędnicy, którzy się tylko tym zajmują. Jest rozbudowana administracja. No to przypomina do wypisz w imalu i system no, marksistowski, gdzie na uniwersytetach, prawda, w czasach komunistycznych byli też różni tam politrucy, sekretarze, albo tam sekretarze, albo tam marksiści. I krótko mówiąc, ta pseudonauka była wtłaczana ludziom do głów. Dokładnie to samo, na skalę może nawet jeszcze większą, dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o uniwersytety, jeśli chodzi o fundacje, które zasilają te uniwersytety i jeśli chodzi o wielkie korporacje. Właśnie są przykłady, mam nadzieję, że tych przykładów będzie więcej. Ale na razie to jest tak, że wcale ich dużo więcej nie jest, tylko że mamy do czynienia z odwrotną tendencją, czyli próbą wciskania tych kwestii ideologicznych do życia i działalności korporacji, które teoretycznie powinny się kierować, nie wiem, zyskiem, powinny być neutralne, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Tymczasem wiele z nich uważa, że ważnym elementem ich funkcjonowania na rynku jest promowanie tej ideologii. Nie wiem, czy pan, tak, jeżeli mówimy o marksistach, to taka ciekawostka. W zeszłym roku albo dwa lata temu pojawił się przedruk w Gazecie Wyborczej wywiadu z Žižkiem, z chyba El País to było ten wywiad, i on mówił o tym, że właśnie lewica przestała być tak naprawdę inkluzywna, tylko właśnie wręcz przeciwnie. I mówił o jakimś uniwersytecie, nie wiem czy francuski, ale nie była to Sorbona, chyba, już nie pamiętam. W każdym razie najistotniejsze było tam, że tam jakieś jest, że są korytarze, po których mogą się poruszać tylko kobiety, osoby LGBT. Różnego rodzaju, tak, niebinarne i tak dalej. I właściwie, że są wyłączeni z tego tylko heteroseksualni studenci. No i słusznie, bo heteroseksualni studenci to są reprezentanci patriarchalizmu światowego. Tak. Mają w swoich żyłach krew swoich przodków, którzy nic innego nie robili, tylko niszczyli, tłamsili, prawda, i zabijali. Więc tak. Słusznie, sprawiedliwość dziejowa musi zapanować. No i się był strasznie jako ten jednak heteroseksualny mężczyzna i ten marksista patriarchalny jeszcze jakoś tam może nawet nie oburzony, tylko właśnie stwierdzał, że właśnie powinno być to inkluzywne, a robi się coś takiego, i ten interesujący tekst był w Gazecie Wyborczej, i profesor Magdalena Środa bardzo potem jakąś polemikę ostrą. No, spodziewam się, tak? Że Magdalena Środa od pryncypialnych zaatakowała tę herezję Žižka. Tak. Więc, że tak powiem, ci starzy marksiści jeszcze nie byli tacy jak są ci dziś. Bardzo podobny przykład, słynna historia z panem Dawkinsem, prawda, takim głównym naczelnym ateistą, ale też w pewnym momencie zwalczającym Kościół, chrześcijaństwo z pozycji też no, takich radykalnie ateistycznych, no, ale mniej więcej rok temu nie chciał się zgodzić z tym, że jednak
Był przywiązany do faktu, że kobieta jest kobietą, mężczyzna mężczyzną, i ta straszliwa herezja ściągnęła na niego takie gromy, że biedak został gdzieś tam, wyrzucono go z różnych stowarzyszeń, instytucji i tak dalej. No, okazuje się, że nawet, że tak powiem, starej daty marksiści, ateiści nie są w stanie wytrzymać postępu rewolucji, która się dokonuje. Ale pamiętam, jak była, zresztą omawialiśmy to wtedy, 4 lata temu, bo to był dosyć gorący temat, czyli pan Michał, którego nazwiska już nie pamiętam, czyli niejaki Margo, która była taka wielka awantura, i pamiętam, jak pan Włodzimierz Czarzasty mówił, że to jest fantastyczna dziewczyna. No więc właśnie, Włodzimierz Czarzasty przejrzał na oczy, jest, ale tak partia razem jednak się nie ostała. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę część i w drugiej części przejdziemy do pytań widzów. Dobrze? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i dziękuję oczywiście Państwu za uwagę. Tutaj wydaje mi się, że bardzo była interesująca ze strony pana redaktora rozmowa i ten właściwie wykład na temat tego Soboru II Watykańskiego i pewnych zjawisk, które zaistniały potem. I czekam na Państwa komentarze. I oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich patronów z Patronite, dla tych z Państwa, którzy wspieracie nasz kanał bezpośrednio na YouTubie. No i oczywiście dla Stana i Barbary Zadrożny, SNB Award, i dla pana Marka Kubiaka, Czarno na Białym o frankach. I zapraszam Państwa do drugiej części, gdzie pan redaktor będzie odpowiadał na Państwa pytania. Do zobaczenia.